Cześć, dziwiarki. Dzisiaj chciałam pokazać Wam sweter, który zrobiłam około rok temu z Troby Bell firmy Ispe. Jest to mieszanka wełny, alpaki i akrylu w kolorze czekoladowym z beżem. Jest to numer 44. Zaczęłam sweter robić od golfu, który zrobiłam przez około 12 cm ściągaczem. Zobaczcie, jest to ściągacz 1x1. Drutami numer 6. Jest zrobiony on przez około 12 cm. Po skończonym swetrze tutaj zrobiłam jeszcze 3 rzędy szydełkiem. Całość swetra została zrobiona drutami numer 7. Ma około 55 cm. Zobaczcie, jak on świetnie przychodzi z beżu do czekolady. Raglan ma około 24 cm, a całość ma około 2 sekwencji kolorów. Beż, brąz, beż i znowu brąz. Najpierw zrobiłam cały korpus z 2 motków. Na całość poszła mi cała paczka, czyli 4 motki. Następnie zaczęłam robić rękawy. Tutaj, robiąc raglan, został mi kolor brązowy. Następnie musiałam w następnym motku znaleźć z powrotem kolor brązowy, czyli musiałam odwinąć kawałek. Dzięki temu, że nitkę jest dość łatwo urwać, a dzięki temu, że jest ona skręcona z jednej nitki, mogłam ją wyrolować z powrotem, by nie było żadnych supełków. I idąc tym sposobem od czekolady zaczęłam iść, żeby następnie trafić do takiej mrzawki z kolorem beżowym. I właśnie przy tej mrzawce zaczęłam zamykać najpierw co 7, potem co 6, co 6 oczek, żeby w końcu zamykać co 2 i tam z 6-7 rzędów ściągacza 1x1. Sweter ze mną przeżył bardzo długo. Bardzo długo w wyjazdach. Bardzo dobrze się też spisał, dlatego że byłam z nim, kiedy były te wielkie mrozy. Miał też w tym czasie sesję zdjęciową i dzięki temu sweterowi przy minus 15 nie zmarzłam. Spodziewałam się tego, że przy sesji zdjęciowej, kiedy będę musiała zdjąć kurtkę, zostać w samym swetrze, przy minus 15 może być mi dość zimno. Jednak nogi mi zmarzły w dżinsach, a w swetrze było mi bardzo cieplutko. Tylko rękawiczek czy mitenek mi zabrakło. Do swetra niestety już wtedy nie miałam naszywek, ale teraz mogłabym doszyć te naszywki, które wysyłamy w paczkach, na przykład tą zawijaną z Handmade with Love, dziewiarkową dzianinę z miłością, Handmade with Love, czy tworzone ręcznie z pasją. Te kolory bardzo mi pasują do tego sweterka, ponieważ będą się odznaczać. Są też inne kolory, które przypadły mi do gustu. Jest to kolor rudy z beżem. Jeszcze nie wiem, co z niego zrobię. Chciałam zrobić też drugi golfik, ale jeszcze kocyk mnie kusi, żeby przerobić sobie na jesienne wieczory z filmem, z herbatą czy z dzianinką, żeby jednak nogi mi ogrzewał. To właśnie ten kolor mnie urzekł. Do mamy jeszcze rzucił się w oczy, aż musiała go zaadoptować, kolor turkusowy z bielą. Kolorek bardzo pasuje do mamy. Jeszcze nie wiem, co z niego zrobi. Mam nadzieję, że też podobny golfik do mnie. Mam dla Was kilka rad, które powinny pomóc wykonać taki sweterek, żeby przyszedł on łatwo i przyjemnie, bez zbędnych frustracji, a żeby dzierganie było przyjemnością. Pierwszą rzeczą jest wykonanie go na drutach metalowych, żeby druty drewniane nie haczyły o fakturę włóczki. Drugą sprawą jest
kolejność wykonywania tego sweterka, zobaczcie. Najpierw ja wykonałam golf na drutach numer 6. Przez 12 cm szłam cały czas bez dodawania oczek. Następnie zaczęłam robić linię reglanową, jak tutaj widać. I brałam oczka tak, by pierwsza, żeby przód i tył miały 3/4 obwodu całego golfu, a żeby rękawy miały ilość oczek połowy przodu lub połowy tyłu. Linię reglanową tworzyłam tak, że dodawałam po każdej ze stron linii reglanowej, którą zaznaczyłam markerem, dodawałam co drugi rząd oczka z każdej strony, porówno. Następnie wykonałam korpus. On szedł cały czas naokoło prosto, żeby na sam koniec wykonać tutaj na drutach numer 6 ściągacz 1:1. A następnie wróciłam do rękawów, żeby rękawy miały ładne przejście bez zbędnych linii odcinających linię rękawa. Musiałam odwinąć część motka, żeby znaleźć odpowiedni kolor. Dla mnie był to kolor czekoladowy. A następnie przechodzi, robić cały czas naokoło na krótkich drutach, by zacząć zamykać rękaw tam, gdzie zaczyna się mrzawka innego koloru. Najpierw zamykałam co 7 oczek, potem co 6, co 5, co 4, żeby przy samym ściągaczu zrobić co 2 oczka zamknięcie, a następnie na drutach 5,5 zrobić ściągacz dość mocno ściskający. Dzięki temu rękaw ma formę takiego bąbla, okrągły jest, a nie właśnie szpiczasty. Jak wiadomo, robótkę po wykonaniu trzeba ją wyprać. Dzięki temu, jak tutaj widać, oczka nabierają ładnego kształtu, są równe, a dzianina jeszcze się rozciągnie, więc będzie bardziej obszerniejsza, bardziej cieplejsza dzięki temu, bo więcej ciepełka się zachowa w środku sweterka. Myślę, że ten sweter jest mniej więcej na rozmiar M. Na L-kę bym wzięła jeden motek więcej. A wiecie, że moje filmy to nie są tylko filmy dziwiarskie, ale także i florystyczne. Więc chciałam Wam przedstawić dwóch kolegów dzisiaj. Jest to Philodendron Gloriosum i Philodendron McDowell. Pochodzą z tej samej rodziny i są to filodendrony płożące, czyli nie pną się one po palikach, w naturze, po drzewach, tylko położą po ziemi, położą po runie leśnym. Dlatego kiedy je sadzimy, należy zwrócić uwagę, żeby nie była to sama ziemia, w której pobierają składniki odżywcze, ale żeby były to mieszanka ziemi, kory, perlitu, mogą być też chipsy kokosowe, żeby roślina, że tak powiem, czuła, że wczepia się w coś większego, a dzięki temu będzie odwdzięczać się większymi liśćmi, zdrowszymi, zdrowszą będzie rośliną dzięki temu i szybciej będzie rosła. Potrzebują też wyższej wilgotności powietrza, około 70%, żeby puszczały zdrowe liście. Glorek niestety ucierpiał trochę właśnie przez wilgotność powietrza, ponieważ nie było mnie kilka dni w domu, a więc nawilżacz powietrza też nie działał. No i przez to kiedy glorek puszczał nowego liścia, była za niska wilgotność powietrza i końcówka mu zaschła. Kiedy się rozwijał, ta końcówka się naderwała i jest teraz taki widok nadgryziony. Philodendron McDowell jest podobny, ponieważ pochodzi od Philodendrona Gloriosum. Ma jednak kilka różnic. Na przykład ten Philodendron jest znacznie bardziej aksamitny. Ten zaś będzie odbijał światło. Będzie mieć też bardziej uwypukloną blaszkę liściową, co przypomina mi trochę smoka, plecy smoka z żebrami, kręgosłupem. Jak podrośnie, też będzie miał piękne białe nerwy. Będzie bardzo ozdobnym filodendronem i będzie potrzebować mniej atencji niż Philodendron Gloriosum, którego nie można za bardzo przemywać właśnie ze względu na aksamitne liście, żeby osad wody z wody nie został
Bardzo Glorka uwielbiają przędziorki, wciornastki. Przędziorki można szybko poznać po tym, że liść zaczyna żółknąć plamami, nie brązowieć, ale żółknąć i nie będzie chciał puszczać nowych liści. Philodendron Magdawell jeszcze nie zauważyłam, żeby cokolwiek go złapało. Mimo, że stoją obok siebie, to Philodendrona Gloriosum szybciutko przędziorek chciał zjeść, kiedy tylko na niego nie patrzyłam. Trzeba było zrobić oprysk organiczny z olejku nim oraz wody i płynu do naczyń. Pomogło, jednak niektóre listki są zżółciałe. Tutaj pokażę do kamery, jak wygląda właśnie atak przędziorków. Jeśli też chcemy hodować filodendrony płożące, dobrze jest zainwestować na przykład w skrzynkę dłuższą, jakieś szersze doniczki i płytkie, dlatego żeby w miejscach, gdzie one posiadają liście, też będą puszczać korzenie, a im więcej korzeni, tym większa powierzchnia pobierania składników i szybszy wzrost. Na dzisiaj to już chyba będzie wszystko. Postaram się przygotować za niedługo kolejne filmy dla Was. Cześć!